Znaczy w półfinałach teraz walczymy o to, żeby, no akurat jadę z Darkiem, jest bratobójcza bitwa o pierwszą linię do finału. Polo po awarii wczorajszej, dużej awarii turbiny, na szczęście nic się nie stało ze silnikiem. Turbinę zapasową mieliśmy, odzyskało pełną moc, jak było widać w kwalifikacji czwartej. Gdyby nie mały błąd na Joker Lapie, była szansa, żeby być przed Tomkiem. Strata zaledwie sekundy do niego w czwartej kwalifikacji, ale najlepszy czas okrążenia należał do mnie, więc to powinno dać do myślenia, że półfinały będą ciekawe, a finał, i mam nadzieję, że dojadę do tego finału i zda się, czy pierwsza, czy druga lina, nieważne, że będzie zaciekła walka o to, kto będzie na podium, kto zwycięży w tych zawodach. I już teraz wszystkich na ten półfinał i finał zapraszam.